Cześć, dobra, witam was w kolejnym odcinku z Kanciasej Załogi, w sumie z pierwszym z nowej edycji. I dzisiaj ze mną są Kundelcio i Bober. Cześć. No i tam dzisiaj odcineczek, nowa edycja, mogliście widzieć jak się zaczęła na live'ie, zapraszam was do zapisu. Długi jest to zapis, bo ponad 7 godzin wyszło, ale postanowiłem, że na odcinku i tak pokażę wszystko, bo w sumie od tamtego czasu się i tak zmieniło sporo. Więc no... jesteśmy teraz tutaj na terenie moim i WZ-a. My sobie z WZ-em razem jakby mieszkamy, mamy swoją wspólną ziemię. Tutaj się nie przejmujcie, bo tutaj przyszedł ktoś i nam zaczął grifować łopatą tutaj ścieżki robiąc, to jest lol. Zyzio. No Zyzio, tak, bo tu jest... nie, tutaj nawet jest napis Zyzio na ziemi tuszy, więc... No i lol. No tak, lol. Też no. I tutaj się tak prezentuje. Tutaj jest taka kupa z granitu i tutaj jest... o, cofło. Jest taki, no, enchant. Jakiś mega dobry, ale niby wspólny, ale on tak radę będzie WZ-a, bo ja sobie zrobię lepszy, hehe, bo mam dużo książek. Więc no, tutaj są skrzyneczki moje, tak jeszcze na zewnątrz. I WZ ogólnie tutaj taki duży projekt ma, czyli drzewo, jeszcze nieskończony, jak widzicie. Bo tam musi jeszcze liście dorobić i koronę tego drzewa, ale już i tak... Fajnie się z niego robi water skill. Tak. No. Ale jak skończy, to będzie kozacko to wyglądało, bo już teraz wygląda, bo tutaj takie na razie łyse te gałęzie są w większości. Więc no, tutaj ten budyneczek, o, to jest z villagerami. Tutaj mamy villagerów, już tutaj jeszcze muszę otworzyć, bo tak, bo się ich nie sięga, oni i tak nie uciekną. Więc mogę tak, tutaj mamy villagera, gdzie możemy sobie całkiem... Widziałem, że on takie, że ale słabe ma ten enchanty, myślałem, że jakieś lepsze. Gdzie można na przykład węgiel albo żelazo na emeraldy zamienić. Z czego jak widzicie, ja mam za jedno żelazo jeden emerald. Więc całkiem nieźle, jakbym miał żelaza za dużo. Tutaj mamy już lekko lepszego z lootingiem 3 książeczką, a ta druga książka to jest odrzut 2. Tak to woli, ja lubię odrzut knockbacka. Na creepery jest całkiem spoko. O, papuga mi tutaj dziękuję, że kupiłem looting, bo ja mam ogólnie taniej u nich, dlatego że ja ich uleczyłem jakby z zombie villagerów, nie? I tutaj mamy no, najlepszego villagera, bo villagera z mendingiem i ja mam za jednego szmaragda jedną książkę. Ej, a tutaj ten ma w ogóle tego. Sharpnessa 5, nawet nie wiedziałem. Ty. Nie zwróciłem uwagi. Kozak. Także mam tutaj 4 u siebie. Więc mi, ja bym się bardziej cieszył, jakbym na przykład przy enchantowaniu pokazał mi drugą 4 i połączył, bardziej opłacalne. Ale spoko. Więc ogólnie to jest bardzo dobry villager. I to jest jakiś villager WZ jeszcze niezmieniony, bo on go chce do jakiejś farmy czy do czegoś. To jest nawet, żeby nie ruszać tego villagera. Więc no. Dobra, żeby się tutaj tak, no, nie rozgadywać o tym wszystkim, bo samo pokazanie tego, gdzie ja mieszkam, zajmie dużo czasu, a to nie o to chodzi. I szkielet strzela do mnie. Tutaj jest mój domek, który skończyłem, no, wczoraj dosłownie. O, tak go trochę w środku urządziłem, nie? Tutaj przy okazji, jak jestem, bo to jest taki aneks kuchenny, to sobie wrzucę ziemniaki do przepalenia tutaj. I tutaj jest taka jakby kuchnia, tu można właśnie sobie jedzonko upiec i tutaj do przechowywania beczki i taką lodóweczkę też zrobiłem jakby, nie? Klasyczna lodóweczka, dropery, żelazne drzwi. No, jakiś stoliczek, nie? Tak się tutaj nie będę bardzo tutaj, ten tylko tak przelecę, żebyście zobaczyli. Łóżko wodne, pomysł od Diskiego trochę zgapiony. Bo mi się spodobało to. Takie bekowe trochę. Tutaj nie wiem, jakaś szafa grająca z płytami na ziemi. O, Orelusek czaszkę zdobył. Bo tutaj kości zostały rzucone. Ja ten, jak już będę musiał też
chcę zapolować na Widery w końcu. Nie bardzo chcę to zrobić dzisiaj. W sensie, rozmawiamy z kumplem z czaszki ogólnie. Mhm. Znaczy nie, ja będę chciał. Znaczy ja będę chciał sobie jakby dla siebie zabić, bo będę chciał mieć bigona u siebie, nie? Więc to wiesz, żeby mieć swojego. No, my sobie... Będę musiał polować na nich. No. Jak widzicie, mam dwie papugi, dwa pieski. Drugi tutaj jest. O. I ogólnie jakbym dał papugę bliżej i coś puścił z tego, to by se tańczyła, ale już nie będę tego robił. O, siema, Bobr. To nie wiem. O, na co masz tarczę zenchantowaną? Tam strzeli na prawo. A, no spoko. No już mi się naprawiałaś milion razy. Mhm. No to tutaj nie będę nic więcej pokazał. Tutaj jest jakby wejście do tego drzewa, ale tam w środku nic nie ma. Tutaj co wedle zrobi. Taka norka hobbita jakby to jest. Tylko nie mogę nawet to pokazać. Nie ma nic tam, po prostu się wchodzi do środka, a w środku to jest też puste. I są tylko schody do góry. Dobra, to co by tutaj pokazać kolejnego, bo tutaj jest dużo do wyboru i tu mamy jeszcze portal do Netheru, nie? Tak, tutaj mam waypointa owce terrorystki. Ja bym polecał domki inne. Kogo? Domki innych. Mm-hmm. No tak, domki innych, właśnie ja chcę. Tylko nie wiem od kogo zacząć teraz. W sumie od tych, co są bliżej, tak po kolei lecieć, nie? Wezmę sobie kogita. No ja mam takiego konika jeszcze w żelaznej zbroi, bo nie zdobyłem diaksowej. Hit Rider go nazywa. Muszę się wamać do drzewa na chwilę, bo mi coś uciekł. Mhm, spoko. Dobra. I tutaj ogólnie z wedzy, znaczy na razie tej wedze to robi taki mur ogarniamy, żeby się odgrodzić, bo nam dużo nieproszonych gości tutaj przychodzi. Tak. Tutaj jak jedziemy, to mamy sklep Seito. Sklep Boży. Tak, pokażę go na odcinku. Zobacz, jaką ci reklamę robię, Seito. Normalnie. I patrzcie, co można kupić. Mnie to pokażę. Można kupić chleb, drewno, rusztowania. Rusztowania sobie kupiłem, bo mi się nie chciało robić. Marcel, kruchy dzisiaj rozpiły na wyspie, który aha. O, pod Kiosławie ja nawet można, nawet nie wiedziałem. Skóry też można. O, tylko trochę droga ta skóra, ale w sumie skóra jest droga. Trochę. Chociaż zależy. Dobra, lecimy dalej, bo teraz ogólnie tutaj nie tepam się do tych, bo te panie ogólnie jest to włączone. Znaczy ja bym mógł jako admin, ale po prostu też nie chcę z tego korzystać, żeby być sprawiedliwym, nie? Dobra, tutaj mamy wyspę Polski 27, mojego kuzyna Juliana, pozdrawiam. Też pokażę, bo ma też se domek ogarnięty. Na początku ja miałem mieszkać na tej wyspie, chciałem nawet razem z nim, ale... WZ ten teren fajny znalazł i se z WZ-em. Okej, okay, i tutaj jest tak piękny domek Juliana, dokładnie. Znaczy, piękny, no... Zwyczajny taki, ale spoko, postarał się, nie? Postarał się chłopak. No, tutaj coś ogarnia, nawet nie wiem co to jest. Jakiś zamek, nie? Mały, z diorytu. Nawet nie wiem, bo dawno mnie tu nie było. Niego. Byłem ostatni raz ten, obsydian trochę tej wykopać. Zapraszam. Dobra, spoko, tylko ja tam... Dobra, koń mi nie zniknie, jak on se tam będzie na tej wyspie. Mam mapkę, to go znajdę łatwo. Pójdę teraz do tego, do Zyzia i do Seito, nie? Na wyspę. No, bo to będzie chyba prawie wszystko, jeżeli chodzi o wyspę, a resztę też tam będę mógł na koniu jechać na lądzie, nie? No, to nas tutaj Bobr podrzuci. Do Zyzia i do Seito. I Zyzio też ładny domek ma, też się postarał. W końcu to nie jest jakaś Zyzizna i nie trzeba naszego nowego domu robić. Chociaż nasz nowy dom był spoko. Dobra, sobie już tutaj wyskoczę. Oj, tutaj jest... Przynajmniej domowy... Oj, tutaj jest domek Zyzia, ona tutaj dzwon ma. Ej, ale ładnie, on jeszcze tutaj dodał te rzeczy, te sianko. O, on papugę nawet ma, ty nawet nie wiedziałem. Chyba, że ktoś mu podarował. Oni tutaj razem coś ciekawego na dole, jakiś tunel chyba. Tak, ja to wiesz, się widziałem, ale on nikąd nie prowadzi, bo ja sobie sprawdziłem. I tu jest domek Seito. Tutaj taki prosty dość też. On ma jakieś zejścia do podziemi. Mam nadzieję, że się nie obrazi, jeżeli tutaj wbije zasi sama. A, takie normalne rzeczy. Ile krów?
Ja w sumie tutaj nie byłem. Mending. Aha. Fajnie nazwał villagera. Jeszcze go nie przemienił. No spoko. Jak podziemia. Mam nadzieję, że się sobie to nie obrazi, że pokazałem na odcinku, co ma tam w podziemiach. Jak się obrazi, to trudno. No to tutaj to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą wyspę. Dobra, weź mnie bober, podrzuć tam z powrotem, ja sobie po konia wrócę, bo ja go tam zostawiłem. To już idę. Chociaż tu mam drugą łódkę, ale dobra, już mnie podrzuć, nie będę im łódki kradł. Ja się zmieniłem, bo ta ładnie. Mhm, spoko. Tam na tą plażę, on tam gdzieś będzie chodził, ja go nawet na mapce znajdę bez problemu. Teraz jak mam mapkę, to się nie boję gdzieś tak zostawiać konia, bo go znajdę. Przecież nic go nie zabije. A jeżeli to przypadkowo, jeżeli bym nie chciał atakować. Dobrze, że... Mój jakoś znik. No stoi to. Dobra, wow. Zblokowałem się. Dobra, jest tutaj. Dobra, myślę, że będzie można teraz... Podróżnik. To jest ten, co ty mówiłeś? Wow, lag był. Nie ma nic ciekawego. O, ale jest smyczki pewne. Dobra, myślę, że teraz możemy do Diskiego i do Ruzy pojechać. Pokazać też co nieco, co u nich się dzieje na tej edycji, bo oni też tam mieszkają sobie razem teraz, nie? Pokaż sobie nawet kantorę. Spoko. Tam potem po drodze będzie Kundel, będzie jeszcze Bober. Tam dalej mieszka papug. W sumie u papugi nie byłem jeszcze, tylko mam samego waypointa. Myślę, że tam wbijemy zobaczyć. Chociaż na mapie jego dom od góry wygląda tak samo jak na poprzedniej edycji miał. Ale to tylko od góry. Tylko, że on mieszka pod ziemią. Czekaj, właśnie, czy Diski... Dobra, zburzył swój piękny znak, więc mi nie ściągną filmu. Tak dobrze. Bym musiał cenzurować. Zniszczył to? Nawet nie widzę. Znaczy jest taka dziura w tym jakby, bo on wcześniej miał zrobioną cenzurę, żeby jak robiłem live'a, żeby nie było problemu. Dobra, konia tutaj zostawię na dole. Tutaj takie schodki mają sobie, nie? Fajnie, masz, bo ja jeszcze 200 trafów na piechotę. Oj, tutaj jest ich... No, domeczek, nie? Taki w górze, tutaj zrobiony. Tutaj mają portal, nie? Nauczyłem się drzwi zamykać. Wow, gratulacje. Aha, dobra, tutaj, że... Ten... Tutaj mieszka Kundel, już widać z daleka jego domek. No. O, co to jest za zamek? To jest chyba... Tego, deski Ruzy. To jest pałac Ruzy. Ej, ładny, ja nawet nie byłem jeszcze w nim. Mnie tu nie było dawno. Deska zbudował. A, zbudował dla niej? No. No spoko. Spoko, spoko. Chociaż tutaj... No. Tutaj jest taki... no, różowy pokoik. Nie będę go tak pokazywał bardziej. Więc no. Co to jest? Gdzie to prowadzi? To jest jakaś chyba kopalnia. Ja tam chyba nie będę skakiwał. Bo nie mam po co. Tam jest no. Ten, kopy, ten, zero-kantowa, to... Farm. No spoko. Zero-pikowa, sorry. Okej, ja wrócę po konika i jedziemy tam dalej, żeby go nie zostawiać tak, tak daleko, żebym go miał pod ręką. Ja na nim jeżdżę, więc mogę ci to tam ten. Nie, ja już tutaj idę, o. Dobra, dawaj na dół tutaj nim. Już po tych górach tutaj nie ten. Nie skacz nim. Tu! O! Dobra, to jedziemy do Kundla, tam potem jeszcze... Tam potem jeszcze, nie wiem, Bober oprowadzi, jeżeli będzie chciał. Oj, konik trochę się obił, ale on się uleczy zaraz. Tam nie wiem, jeżeli masz coś do przygotowania, to przygotuj, Bober, nie? Bo tutaj... Bo potem do ciebie lecę, nie? Dużo bambusa tu rośnie, muszę powiedzieć. No spróbujmy wsiąść teraz. Co wy?
Okej, okay, no tutaj jest dom kundla. Oprowadzisz, aha, czy co? Czy ja mam jakby tak po prostu wejść, pooglądać na mam graniu? Mam drzwi otworzyć, bo są zamknięte. Znaczy ja bym sobie otworzył i tak, nie? Aha, dobra. No, po prostu domeczek tutaj. Nic takiego dużego nie ma. Taki skromny domeczek w sumie. Chociaż czekaj, tu nie ma wejścia wyżej? Nie wiem. Pewnie nie. Albo może ukryte. A ja tam się nie będę tak wbijał bardziej, nie? Dobra, nie wiem, jeszcze pałac Rózy w sumie sam zobaczę z ciekawości. Chyba się nie obrazi, jak wbiję zobaczyć. Nic nie zniszczy ani... Nic nie ma. A faktycznie pusty w środku. Tylko ten, ale ładny ogólnie tak. No jak się na niego patrzy. Dobra, faktycznie to nic nie ma. Jakieś... Gdzie jest koń? Tu jest. Dobra, to teraz kurde do Bobera wbijamy. No to oprowadzaj. Dobra, o, idziemy na górę tutaj. Schodami jest, tak powiem. Tutaj jest piękna tabliczka. Czekaj, bo jakiś lak jest. Na górze. Tu jest piękna tabliczka. No. No, tutaj zapraszam też. Tutaj na górze jest pełno piecyków i ten jajcząt. Mhm. Tu. No, spoko. No, tutaj nic ciekawego ogólnie, nie? Tutaj są dwie fajne papugi nazwane. Tak. A nas zapraszam do magazynu. No, też nic ciekawego, no, ale... magazyn po prostu. Są bardziej drzwi zamknąć. I co nam robić coś takiego teraz. Ale tajne przejście. No, chcę zamknąć teraz. I tutaj jest już w pełni legalna farma. No, ale tak jak moja ziemniaków. To jest już w pełni legalna druga farma. U. Nie farma, ale... O, no. Patus się nazywa jeden. No potem... mogę kilka budzić i się wejdzie. Nie, po co? Fajne nazwy. No, a tutaj jest... Ej, tu się nawet kotel zrespił. No wiem, na górze był właśnie. Sam sefra tutaj. No i takie antywyjściowe wejście. A. Którego w ogóle nie widać. No, a tutaj jest meter, a drzwi są po to, żeby się z anti-impedmentu nie wchodziły. A, no, no. No i to wszystko. No, spoko. Fajny masz ten domek, Bobber. No i tutaj będzie cała ściana tych panerów. A, no spoko. Ja też trochę mam, ale ja też je zbieram, więc niestety nie mogę ci podarować. Dobra, czekaj, tu jest wyjście. Oj, nie chciałem tego. No. Dobra, to teraz możemy polecieć do papugi, bo w sumie u niego nie byłem. Wbiję i takie powiem, że z kamerą wbiłem. Że nagrywamy odcinek. Tylko to jedziemy. To jest 500 coś metrów. On jest w nederze. Dobra, ale wbiję na chatę zobaczyć, jak wygląda chociaż, bo w sumie nie byłem u niego. Tylko mam waypointa. Z koniem się szybko jedzie, więc... Tutaj jest w ogóle wioska też, nie? Jeszcze niestety stara, bo to generator świata, to ja to na 1.12 generowałem. Żeby taki świat był, bo na 1.14 nie było tego moda, przynajmniej ja nie znalazłem. Więc nie wiem, czy jest. Może i by się znalazł, ale w sumie już wolałem na tym 1.12 wygenerować i mieć spokój. Nie był. Ten mod nie. Ten mod żaden customowy rzeczy nie dodawał. O, ktoś bił? Ja. O, nagrywamy odcinek. Przywitaj się z odcinkiem. O, cześć! Rózy zbiła. To jeszcze Rózy z nami jest, no. Jeszcze banan tu jest. Też? No, zobacz. Co się dzieje? No, odcinek nagrywamy, banan. Przywitaj się. Witam. No, o nie, jechałem w jagódki konikiem. Jedna mnie rzuciła. A nie, jednak. A nie, jednak inny domek ma papuga, ale od góry wyglądał jak ten na poprzednim. Tak. No on wyglądał od góry inaczej, jakby że na mapie, nie? No to wszystko dach na mapie. Spoko, ja nie wiem, czy ja mogę to wbijać do niego, chyba się nie obrazi. Nie, no tam nic nie ma, ale uważaj, bo w środku się może coś zrespić. No, no. Ładne podziemie ma bardzo, duże. Takie w sumie proste, bo z tego smooth stone'a zrobione, ale ładne takie w sumie są dzięki temu te podziemia.
tutaj villagerów ma. No spoko. Na czym polega odcinek? No pokazuję głównie wszystko, bo jeszcze tutaj jakby nie nagrywałem, tylko był ten pierwszy live, a od tego się też zmieniło dużo. Ale tutaj ma kopalnię. Spoko. Spoko ma to tutaj zrobione. Tutaj łowiarka. No, spoko, tutaj widzę, że akwarium. Ciekawe, czy miał ryby i mu zniknęły. No nic chyba nie było. Te ryby znikają, nie? Tutaj. Nawet jakby się nazwał. Pamiętam, ci znikną. To jest głupie. Dobra. No i tutaj tak ma. I on mieszka z Oreluskiem, który też jest na serwerze. Oni obaj są. No. Tutaj nie będę grzał po prostu, czekaj, gdzie jest mój konik? On gdzieś tutaj chyba łazi sobie. Miejmy nadzieję, że w jagody, nie w lasy. Tu jest. Tak. Gdzie? Skandal, tak. A tutaj, dobra, czyli nie w las, w jagódki chyba. Dobra. Dobra, ten... Dobra, kogo jeszcze tutaj nie pokazaliśmy? W sumie jeszcze jeszcze w sumie ten twój teraz Małpi Gaj jest i musi karetka jechać jak na złość, nie? Na odcinku, to jest standard. Tak, Małpi Gaj, oni są na pokazane. No w sumie... A pokazałaś moją jaskinię i gwiazdki? Pokazywałem, byłem w tym. A to słabeś? Co? Za Olejrza. Bo ten, bo jest jeszcze ten jakiś tam grinder, czy coś na tej górce. No spoko. Chociaż jeszcze możemy, czekaj, bo tutaj, tam jeszcze dalej gdzieś mieszka ten memiarz. Chociaż on mieszka daleko i do łoża przypomnę, tam nic ciekawego nie ma. A ktoś już znalazł end? Czy nie? Tak, znalazł. Jest znaleziony, jest przez przypadek, ale znaleziony. O nie, creeper! Nie. F a dla... smoka ktoś wtedy ubił? Nie, będzie? Nie, jeszcze nie jest włączony jakby. F dla mojego konia, bo mi go creeper wysadził. Trzeba nowego se znaleźć. Pełno jest koni, ale kurde, no on był taki fajny. Szybki. I w ogóle tylko ty naprawia ty, bo dziurę zrobiłem papudze tutaj. Ziemi. No bo ja na mapę patrzyłem i creeper mi podszedł. Mi wysadził konika. Napiszę. Co się stało z koniem? No ja mapę patrzyłem i podszedł creeper i wybuchł i mi go zabił. A, to dla niego. Muszę nowego sobie ogarnąć. Też jak byłem u papugi, czyli tak daleko i muszę teraz na piechotę wracać, super. Mój koń przez banana spadł z wysokości. Dlatego go tak zabijałaś ciągle? Tak. Nieprawda. Co ja niby zrobię, że skoczy za mną? No bo ty go pocnąłeś. Nie, to musiał szkielet. Bo tak nie jest. Tak. Przepraszam, nie walczę z tym. To chyba mi się pomyliło szkielet z koniem. To jest taka możliwość. Ale ja sobie muszę nowego ogarnąć. Tam gdzieś obok mnie chyba nawet się rozbiły. A jeżeli mnie, to niedaleko by były. Są niecałe 500 kratek od nas. Mhm. No to przy okazji jeszcze dalej cel odcinka, żeby nie był za krótki. Chociaż już 24 minuty trwa. Ale jak znajdę zaraz konie, to ogarnąć sobie jakiegoś tam... Chociaż zależy już jaki, bo jak ogarnę, ale będzie słaby, to będę następnego szukał. No i zależy, żeby był szybki i wysoko skakał, nie? Bo to o to chodzi. Żeby się nim przyjemnie podróżowało, a nie opornie. No jest to cicho. Papugu. No, wracamy na piechotę. Mogłem tak długo mapy nie sprawdzać w sumie, tak odkryty, że tak powiem.
zawsze się musi znaleźć jakiś creeper. A co z tego, że koń miał zbroję? Wszak creeper tak blisko podejdzie. To nawet, kurde, jak ty masz dobrą zbroję, to potrafi zabić, więc... Banan to taki creeper chodzący, dlatego, tylko taki bezwybuchowy. Dlatego, słuchajcie, w komentarzach pod odcinkiem zostawcie F i tam ewentualnie świeczki dla konia. Po co? No, bo zginął. No bo zginął. Po co mu to było? Po co mu to było? Creeper przyszedł, wiesz, i wysadził go. Cały czas teraz gadam o tym, a ten się obudził. To po co przychodził? Creeper? No nie wiem właśnie, też się zastanawiam, po co on tam był. Co mu to dało? Sam się wybuchnął, wybuchnął mi tylko konia, ale mnie nie wybuchnął. Jemu chodziło o mnie, a nie o konia. Chciał się przywitać z odcinkiem, a ty mu nie pozwoliłeś. W dupie go miałeś, bo na mapę patrzałeś. To chłop się wnerwił i pierdyknął ci. Nie mogło tak być w sumie. No to znak było. No. Trzeba zrobić jakiś most od spawna na wyspę. No można by, można. Marcel, masz Ender Chesta czy nie? Mam. A ktoś nie ma? Ja. A? Ja też nie mam. No to kundlowi ja wtedy. A banan takie... Postaw mi go gdzie. A banan takie, a co mi to już nie? Nie, no bo banan nie potrzebuje, a ja mam dwie głowy skeleta. Banan i tak nie wie. Słyszysz, banan nie potrzebujesz. Znaczy zawsze se na spawna można iść i skorzystać z Ender Chest. Więc tam ten, tylko ze spawna potem trzeba wrócić. Ale to jest oszustwo. Ale ze spawna potem trzeba wrócić do domu, więc w sumie niby oszustwo, ale i tak się nabiegasz. Zamieszkam dwa bloki obok spawna. Czemu nie? Właśnie. Spawnu nie będę pokazywał, bo widzieliście w tym informacyjnym filmie. Albo na spawnie. Dobra, trzeba by... Na spawnie nie w Caritasie. Trzeba tego nowego konia znaleźć. W sumie w stronę owiec terrorystek były konie, więc pójdę w tamtą stronę. Mogę je zabić? Co? Mogę te owce zabić? Ale zostaw mi chociaż jedną, bo ja jedną będę potrzebował. Do automatycznej farmy wełny. Zostawię na dwie. Marcel, tylko nie wiem gdzie są. To ci nie powiem. Marcel, gdzie jesteś? No obok mnie i biegnę teraz tam jeszcze dalej. Bo w sumie jest takie coś tutaj, zauważyłem, że jak ma się jakiegoś waypointa, to ja go mogę udostępnić i się mi poświetlają gracze. I to pewnie ty się poświetlił tych, którzy mają tego moda, podejrzewam. Też żeby, że ten, że jak masz opcję share przy waypointie. Mogę kogoś... Bo ja idę do można ciebie, kogoś... ja i to można... O kurde, to jest! Czekaj, patrz! Ty! Wygląda to mi Baban jakby... ma, Marcel, ja mam, Bober i Oreluszek. A Marcel, wyślę ci koordy mojego domu. O, dostałem na czacie jakby, że... Mhm. Tak jakby na priv napisane i że... Kordy. Widzę właśnie. Ej, ale fajne! Ja nic nie mam. Ej, ale to jest fajne dodawania kordów komuś. Ja ci wyślę, Bober. Okej. Okay. To jest fajne dodanie. Masz na przykład biom lodowy ci wyślę. Masz. A ja mam tutaj obok siebie biom lodowy. To jest tak świat ucięty. No, no ja wam wyślę najlepsze jak mam. Muszę iść jeszcze tam i tam jest taka jakby. Jest taka jakby łąka i tam wtedy konie były, pamiętam. Całkiem sporo było, więc jakiś się tam trafi fajny. Marcel, wysłałem ci kordy czegoś fajnego. Musisz pójść, żeby tam zobaczyć, co to jest. Spoko, ale to nie teraz na odcinku, bo już i tak będzie za długi. A chcę tego konika jeszcze ogarnąć. A ty jesteś, bo ja chcę ci coś dać. Ale ja jestem daleko. U siebie na chacie? No właśnie nie jestem. To ja za Marcela pójdę. Nie. Dobra, widzisz, były koniki, bo one mi się pokazywały na mapie zawsze, jak tutaj przejeżdżałem. A ten, jak ty to robisz? Tutaj. Bo ja nie mam żadnych tych, ja nie mam przyjaznych modów na mapie. To musisz opcję, jak otwierasz mapę pod M, to musisz mieć opcję i znaczniki chyba. Dobra, spróbuję tak. Radar! Jeśli masz
po polsku, no to tam masz znaczniki, a jeśli masz po angielsku, to masz radar, tam masz show notes. Strasznie dużo życia ma ten koń, jest fajny, miejmy nadzieję, że będzie dobry. Jeszcze ładny, bo biały. Gdzie jesteś, zabiję chyba. Oswój się. Daj się oswoić już, no. O, dał się oswoić. Okej. Okay. Prędkość może być, jak on skacze? No, ze skakaniem trochę słabiej w sumie, ale chyba nie jest najgorzej, więc go zostawię już. Najważniejsze, żeby był szybki tam. W sumie skakanie też się przydaje, nie? Ale już da się przeżyć jakoś. Tu mamy nowego konika. Niestety go nie nazwę, bo już nie mam name tagów moich, bo na villagery cała reszta poszła. Rzezik! No, to ja. O, przywitaj się z odcinkiem, Zyziu, bo wbije się prawie pod koniec odcinka w sumie. No. Świetnie. I specjal, Zyziu był na odcinku. Chciałem zrobić ASMR, może co? Nie. Wtedy zostaniesz w tym odcinku jeszcze wywalony z Discorda. Pierwszy koniec odcinka, sponsoruję. Ej, co robicie? Weź mnie nie strasz. A Marcel, powiedz, kiedy będziesz na chacie u siebie. Spoko, ja to że ja już wracam, ja więc możesz iść, tutaj. Nie? Bo ja będę tutaj szybko. No ja już jestem. A, to ja już biegnę, mam 300 metrów chyba. A Rusy, ty pojechałeś za Alanem? Nie. Wiesz, jak on mnie wnerwia? A co ja miałem z nim powiedzieć, jak on siedział cały czas na boisku i darł się do jakichś chłopaków, nie wiem, co mieli pewnie jakieś, nie wiem, gnaty w kieszeniach i do nich, bo oni mówią, on zaczął drzeć... Czasy schyloni. No, on zaczął drzeć na całą łeb, zaczął drzeć się, że on gra w Brawl Stars. Ale parkour koniem. A ja wiesz, może w odcinku to opowiadaj, co? Zaraz kończę. Dobra. No, patrz, dobra, już. Jest... Ale co, mam to na odcinku pokazać? Bobr, co tam chciałeś, czy nie już? No, najlepiej. No dobra, to ja tylko konia odstawię, jak ty jesteś u mnie. Bo już jestem, nie? Gdzie ty? No, przez twoje chatę. Mhm. Przydaj. No, proszę. Dobra. Co? Proszę bardzo. O, dziękuję. Jaki ty dobry. No, dobra, i tym oto akcentem kończymy odcinek. Mam nadzieję, że zdobył dawno. Bywajcie. Zbrojkę dla konia diaksową. Więc mam nadzieję, że mi się spodobał. Była trochę przerwa od odcinków. Nie obiecuję, że będę wrzucał często coś, ale postaram się, żeby coś się pojawiało na kanale jednak. Bo troszkę mi się bardziej chce teraz. Zapał trochę mam większy. Ale to już nie o tym. To byłby temat może na jakiś, nie wiem, film informacyjny, czy może na live'a, jakbym na przykład gadał o tym, nie? No, ale dzięki jeszcze raz, trzymajcie się i cześć! No, tam się pożegnajcie wszyscy z odcinkiem, kurwa. Ja, no. Ja. No.